każdym razem baty dostaję dzisiaj. Ma dół, nie? Taki, nie? Ma kurde, taki zryw, nie? Zęby, jesteś szybszy. Widziałeś, słyszałeś? Dwójki ruszałeś? Tak? Ej! A on ma też 4-2 z tyłu? Nie wiem, co on ma. Idziemy tam po środę, już krótsza trawa, może będzie lepiej zerwać. A dzisiaj Ksiori za każdym razem baty. Za każdym razem. Bo dzisiaj już wiem, jak startować, nie? Już jest inaczej, nie? Delikatnie, tak jak mówiłeś, nie? Cyk i... Ja nie przywalę, nie, ale bo to dobrze idzie, z tej lidy raptor nie ma szans, ty. Tak, tylko ja mam z tyłu 4-4, a nie mam 4-2, tak Piotr, i Piotr jest szybszy, nie? Za każdym razem baty dostaję dzisiaj. Za każdym razem. Jest szybszy. Mówię, Martel jest szybszy, startuje, a później mnie dochodzi, nie? Nie z jedynki. A spróbuj, bo tam jest dwójka, już dobrego czasu. Ciężkie, nie? O, z tego go ściągłem! Zarzuciłam na ramię, to mnie przewożyło! Kolego! I co powiesz dzisiaj? Na asfalcie? Co powiesz dzisiaj? Dzisiaj ślisko, tak. Ale ja nie umiem kurwa. Dzisiaj się nauczyłem startować. Ślisko nie. Ej, kurde. A potem was cały czas kurwa goni, nie? Nie, nie, ale jest Marcel szybszy, bo ma 4-2 i mechanik to samo. No, są szybsi. Później, na starcie jest okej, okay, ale później prędzej. Tak czy tak, Piotka jest najszybszy. No, no, jest z tego. Później taką prędkość dostanie w musi być najlepszy, to jest idzie, normalne. Kurwa, w kurwa. Łapiesz tak od, nie wiem, od połowy obrotu, od 4-5 tysięcy zaczyna. No i jest tego leci, nie? Znaczy wiesz co, ja gdzieś tam dopiero w pewnym momencie czuję, jak on mi zaczyna ciągnąć, ale to dopiero mi zaczyna łapać, strasznie się ślizgają opony. Tu każdy ma. No ale Piotrek, ale dużo szybciej odchodzisz, nie? Ze starczy. Nie wiem czego. Ja potem was muszę gonić.
Bo ja chwilę nie czuję nic, a po chwili czuję, jak on mi zaczyna fajnie, już te opony zaczynają łapać i już wtedy, i wtedy mam uchodzę. Jak ja czuję, że mi zaczyna łapać przyspieszenie, przyczepność. A co ty masz za opony? No, ma trochę takie. Te takie trochę najlepsze. Jedne z droższych. No. Ten ma też fajne opony. No ale moje też nie są jakieś tam, wiesz, zjechane, a ostatnio nie mogę ruszyć chociaż dzisiaj. Nie? Ale kwestia tak jak to mówi. Bo się kotwicę ściągnęliśmy. Jak wziął dłuższe biegi. Widzisz? Mody? Waga rajdera? Kład? I już jest ten. I robi problem, nie? Jednak masa robi problemy. Widziałeś, nie? Co masa robi, nie? Masa jest groźna. Z tego pleca ksiąga. Te 450 najlepiej chodzą jeszcze, bo to jest najlżejsze. A jakbyś miał tego R-ka, a nie wam ramę? Kurde. Nie wiem, jaka jest różnica w wadze tam. Na pewno. Chciałbym poczytać. A powiedz mi, jak jest tu ligami, że jestem MTK? Której jest? Naszej? Wejdzie. Co wejdzie? MTK. Jaki problem? MTK wciągasz silnik, tam wtedy wyjeżdżaj, tam robisz spokojnie. Ty, to Afryka od razu, albo BMW. Tylko, że trzeba ciąć i górę i dół, wtedy już... Weź 1.9 JTD. To ewentualnie no takiego tego sprzedaj kubraptora i... O, ze Skody 3 cylindry wejdzie. Kto go strącił, ty czy ja? Kurde, jest taki zrywny, tam to taka sama reakcja na gaz. Ale ciekawe było, jakby mu troszeczkę jeszcze dłuższe przełożenie zrobił, bo on sobie tutaj z tymi dwoma przebiegami radzi, bez żadnego problemu. I czy on wtedy nie byłby tak jak bardziej słabszy, że te dłuższe biegi i to by, na podjazdy może nie, ale tak tutaj po takich terenach. No jak masz seryjne przełożenie? Czy tak, seryjne, 14.38, ale tutaj na trójce dajesz mu gazą, się kopie, stawia go bokiem. No właśnie, a jakby go troszeczkę, kurde, wydłużyć te biegi, może jeszcze lepiej będzie, ale no jest, kurde, seria nie ma szans. Na hojno teraz jak pojedziesz, to nie powinno być tam z niczym problemu, nie? Ale odwykłem od serii, od tych wibracji, biegów nie mogłem znaleźć, bo wiesz, każdy inaczej. Nie, ten jest taki miękki, jest fajnie, wygodny jest. No.